Pamiętacie akcję Literatura dla Psiura, którą pod koniec ubiegłego roku zorganizowała Młodzieżowa Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim? W jej ramach członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej najpierw zbierali książki, które następnie sprzedawali. Za zebraną kwotę zaplanowali zakup smakołyków dla zwierząt ze schroniska Przytuliska w Osiecznicy. Dokładnie udało nam się zebrać 2000 zł, 2301 i 30 groszy, o tak powiem. Jesteśmy zdecydowanie usatysfakcjonowani, bo udało nam się za tę kwotę kupić całkiem dużo karmy. Zgodnie z zapowiedziami młodzież odwiedziła lokalne przytulisko, oczywiście z rękami pełnymi rarytasów. Też po prostu pokazuje, jak ludzie traktują zwierzęta, że po prostu te miejsca muszą powstawać. Pomagać można nie tylko w trakcie zimy, ale warto przez cały rok. Zachęcamy do przyjazdów, do adopcji naszych pociech, a także do organizowania zbiórek. Nasza gmina tutaj opłaca i leczenie, i karmę dla psów. Wszystko, co potrzebujemy, nasza gmina gwarantuje. Jednak, co uda nam się zaoszczędzić, na przykład na karmie, dzięki waszym zbiórkom możemy przeznaczyć na inne cele, na wyposażenie punktu, na smycze, na wymianę but na przykład, czy jakieś zagospodarowanie. Sposobów na pomoc może być wiele, to nie musi być tylko zbiórka karmy. Duże schroniska, gdzie są po 300-200 psów, są przepełnione po prostu. Tutaj psiaki mają opiekę taką całodobową, bo my jesteśmy dzień w dzień tutaj. Każdego psiaka znamy indywidualnie, się każdym zajmujemy. Każdego potrzeby także znamy. Oczywiście zapraszamy tutaj ludzi. Są organizowane wolontariaty. Ja staram się tutaj już na własną rękę, można powiedzieć, organizować przyjazdy i ze szkół, i osób prywatnych, żeby psiaki obcowały i z dziećmi, i z osobami dorosłymi. Skoro już o Radzie mowa, to wkrótce na terenie gminy odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej kadencji 2023-2026.